Hello! Co Luna chce? I teraz no to wszystko będzie tynk? Czyli wszystko będzie z powrotem białe? Nice. A jeszcze najpierw będzie takie żółto czarne. Ale a skąd ten zapach taki? Z tego, od gruntu. Od tu? Ale i cegły. Ten zapach już jest... Dopiero się jak zdjęliście tynk zrobił taki tak, zapach. Cegły tak pachną. To jest zapach starych cegły. Trzymasz? Widać nas? I zobacz, teraz brat czyta książki. Hej, tak. Zrób hejka. Hej, tak. O, zasłaniasz? A teraz patrz. Kto kamerował? Chodź, Luneczka. Luneczka. Przynieś torbę z kasztanami. Poproś babę o gwoździa, zapałki i będziemy robić na łóżku ludziki. Z czego? Z czego ludziki, Luna? Kasztanu. No właśnie. Ty idziesz po kasztany? Tak. A teraz idziemy do szklarni po bazylię. Gdzie jest bazylia? Tam. No to pokaż gdzie. Tutaj będą truskawki. Czy będą truskawki? Tak. Za rok? I nie, o, no. Nie wolno deptać, tak? Także my idziemy po bazylię, bo będziemy robić pesto na obiad. Także już pozbędziemy się całej bazylii, jaką mamy w szklarni. I będzie pesto. Już się robi borówka? Już nie ma tutaj. Czekaj, jak to się... Dobra, tak to się otwiera chyba. Dobrze, i co my tu mamy? Szukaj bazylii. Gdzie bazylia? Gdzie? Tu. A no racja, że tutaj. O, patrzcie, jaką tu mamy bazylię. A tutaj, co tu? Jarmuż ładnie rośnie, ale będzie do jakiejś smoothie czy coś. Yum, albo taki gnieciony do sałaty. O Boże! Ja tutaj gnietę takie rzeczy, a tu jest robak. Czy wy to widzicie? To jest robak, nie? O Jezu, nie lubię robaków. Też się boisz robaków? Nie. Nie? Ty się nie boisz? Ty jesteś Zuś. O, tu ci pokażę zaraz. Ale nie wiem, czy to jest robak. I don't know. O, tutaj widzisz? Tu. To jest robak, czy nie? Nie. No tu. Nie. Nie jest to robak? A co to jest? A no to może, nie wiem, nie rusza się, dziwne. Okej, tu patrzcie, jeszcze mamy sałatę, koperek, a tam rośnie bób. Widać coś już? Jeszcze chyba nie ma nic. A tutaj jeszcze mamy takie super malutkie, super pyszne pomidorki. A ty co, jesz sałatę? Okej. Także teraz pora ciachnąć bazylię i ja ogólnie takie rzeczy ogrodowe to nie bardzo lubię robić, bo już na przykład tak spojrzałam teraz i mnie natchnęło do tego, żeby wam to powiedzieć, to, że widzę pająka na bazylii. Dziś pająka. Dziś witaj. Dobra, już jest nieżywa, ale fujka. Zła, nic nie wzięłyśmy na tą bazylię i trzeba to będzie w ręce nieść. I dajesz? Już nie ma, no. Trzeba było jakiś koszyczek na tą bazylię. A mamy to tak na hamach lasnąć? Tak? Tak wszystko? Nie. No ale chyba wszystko nam jest potrzebne. Nie. Nie? O, a teraz inny kadr i ciachamy dalej. Powinnam tu mieć w ogóle statyw w szklarni, nie? Jezu, jakie tu ma... Grube te łodyżki. Nie chcę się ściąć. A tak w ogóle już się robi chłodniej. W ogóle za tydzień chyba ma być u nas w nocy minus 2 stopnie. Więc ciekawe, kiedy będzie pierwszy śnieg. A ja i właśnie muszę pamiętać, że jak wrócimy do domu, to żebym wam pokazała te kalendarze adwentowe, których Luna nie może widzieć. Ale wam pokażę. Masz. Pomidorek? Ciutki. Cheers na zdrowie? Zrobimy? Mamy. I chodź tu do mnie. I co robimy?
jakieś śniadziowe. Cheers na zdrowie. Ale jakie słodkie. Trochę czosne. Jakie są te pomidorki? Pomarańczowe. Pomarańczowe? A jaki smak mają? Tam pomarańczowy i troszkę różowy. Troszkę różowy? Chcesz spróbować pesto? Nie, ja bym pesto. Okej. To będzie pesto do makaronu. Także pojechaliśmy na szybciutko po paczki. Tam jakiś olej dla chłopaku do samochodu w paczkomacie. I ja swoją pierwszą paczuszkę z Vinted zamówiłam. Więc zaraz sobie otworzę i powiem wam, że myślałam, że ja nieprofesjonalnie pakuję. Ale ważne, że jest. Zaraz otworzymy i zobaczymy, jak w środku wygląda. Jeszcze jedna paczka jest do odebrania z H&M-u. To tam pod Lidlem. Z czapką i rękawiczkami. A w ogóle jeszcze wam nie pokazywałam. Muszę też pokazać kurteczkę, jaką dla Luny zamówiłam. Bo za 110 zł z Zary, nówka sztuka. Na Vinted po tyle sprzedają ludzie kurteczki i jest superancka, super jakość, bardzo gruba, ma fajny polar i w ogóle nice. Dobra, to otwórzmy tę paczkę. Wow, ale w ogóle i tak bardziej profeska niż ja, bo ja nie mam takich naklejek na Vinted, wiecie, tych takich z klejem. Zobaczmy. Okay. Wygląda super. Nice. Dobra. Także trzeba tylko będzie wyprać i love it. Także mamy taki sweterek dla Leona i on jest na 3-6 miesięcy, tak? Chyba jakoś tak. 62-68, ale naprawdę będzie na święta idealny, cute i w ogóle patrzcie, jak ładny. Nice. I ja go kupiłam za, nie wiem, z przesyłką, z tym wszystkim, co tam jest, wiecie, z tymi opłatami na Vinted, bo tam jest coś takiego, że jak ktoś wam nie wyśle paczki, to możecie, dostaniecie zwrot kosztów. I z tym wszystkim chyba zapłaciłam za to 3 dyszki, jakoś tak. No może nosek tutaj, patrzcie, troszkę taki, ale to się wyczyści. No i? Skasowałaś? Pani? Nie. Co ty robisz? Mojego vloga. Jesteście gościnni. W ogóle to są najpyszniejsze te jogurty. Bardzo dobre. Super jagodowe i ja z Luneczką je polecamy. Jeszcze iść do kasy. Ale my tutaj coś nas zatrzymało. Czapa dla ciebie, patrz, tu masz z polarkiem i tu rękawiczki i też mam nadzieję, że z polarkiem tak. Ładne? Mhm. Zaraz przyniosę kurtkę i zobaczymy, czy będzie pasować, nie? Tak? Mhm. Oj, tutaj ta kurteczka z Zary. Super ładna. I polarek, kieszonki i tu ma te od wiatru też na rączkach, więc no. A to patrz, Luna, jak będzie pasować ładnie. Luna, idziesz? Co? Ja jestem ta jajowa. Kolorowa czekolada, tak? Czyli M&M'sy zaraz znajdziemy. To? To takie inne skóreczki. O to, w tym robimy. Trzymaj. Co możesz? No. To? Troszkę możesz, ale to jest do ciastek, więc zanieś. Co lubisz? Niebieskie?
A to tak samo smakuje, wiesz? Ja chcę to. Dobra, i teraz szukam przepisu i robimy oczywiście z tym ten nasz klasyczny przepisik, tak? Ty już umiesz te ciastka robić? No. Tak? O, to są pycha, ale my robimy... A nie, my teraz robimy o te, tak? Tylko, że bez czekolady w środku, tylko z tym, tak? Okej, to jesteśmy w domu i co robimy? No na te ciastka, tak? Ja potrzebuję mąkę. Ale nie dajemy przepisu, tylko po prostu je sobie zrobimy, bo to są te ciastka, które cały czas robimy i one już są na kanale. Tu, spadaj masełko, hops. Hops, hops. No, udało się? Udawać? Tak, możesz już wbijać twoje jajeczka. To teraz ciastko mamy gotowe i będziemy dodawać czekoladę, czyli nasze M&M'sy. Nie robi? Nie. No, widzisz, kodnie? Widzicie? Tutaj czekajatkę. Wszyscy widzą. I oni też widzą. Co widzą? Co im telefony? W moim telefonie wszyscy widzą? To my już pieczemy ciasteczka. A oczywiście ten piec piecze sobie równo, tak bardzo równo, że tam już z tyłu są gotowe, a z przodu nie, także super, ale nieważne, nie o tym. Ja tu wam chcę powiedzieć, że mamy mleko z demon nie gania się z kotem, z pistacji, pistacjowe mleko, patrzcie, domowe. I zaraz z tym pistacjowym mlekiem zrobimy macze. Proszę tam koty się nie ganiać, trzaj zas. No, to robimy macie. A właśnie tą książkę wam pokażę, tylko powiem pani operator, żeby przetrzymała luneczkę trochę. Gdzieś to wam pokażę książkę, adwentowy kalendarz, jaki będzie. Bo ja wam na tym profilu siedlisko nasze księżycowe mówiłam, że wam tu pokażę, więc ja Dobra, to ja wam pokażę, ale tutaj luna mi krąży. Jak zobaczę, to będzie przypał. Jakby coś, to nie mogę tego otwierać, to są zadania, bo to są okienka. O nie, jedno jest wyrwane. O no. Okej, okay, nieważne. Mamy jeszcze taki kalendarz adwentowy, to jest taki prostszy i on jest po angielsku i tu patrzcie, jakie specjalne zadania są, więc to będziemy robić na vlogmasie. I tutaj są, tu nie ma okienek, ale to są zadania, więc dwa takie z zadaniami, więc będzie urozmaicone, a tutaj na grudzień takie coś do czytania na dobranoc i patrzcie, jak to jest pięknie ilustrowane. Beautiful. I tutaj takie tatuaże na pewnie gdzieś na Mikołajki czy coś. Chowam. Przed dzieckiem. A co panu się nie podoba? A zabawki za wysoko? O co chodzi? Dobra, i pokażemy Leon, jak ciastka już są gotowe, tak? Zobaczcie. Tak wyglądają gotowe. Ja jeszcze tutaj, o tutaj jako stygnął, to wrzucam do słoja. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak często robimy ciastka, to właśnie po to, żeby zawsze do kawki były domowe ciasteczka. Słój z ciastkami domowymi musi być, a tutaj to kupne. To mama jakieś kupiła, w sensie tu na górze jeszcze nasze stare odłożyłam, a tu kupne. To no. Ale to tak. O, z tym kremem zrobiłam partyjkę, że wzięłam trochę łyżeczkę na papier do pieczenia, do zamrażalki i yummy i do środka ciastka. To zabieramy się za test ciasteczka z kremem, o tym o. Miał być test z luneczką, ale ona uciekła nad stawik. Mam nadzieję, że tu jest to, że się nie pomylę. Ono jest jeszcze trochę ciepłe. Jej! Wow, patrzcie, jakie to jest płynne. Enjoy! Ciastko w ciastku!
No bycha. Teraz robimy macie. Obiecaną. Tą. My mamy tą. Okej, to teraz dajemy łyżeczkę maczy, taką dużą. O, i się już w ogóle kończy. Okej, to tu będzie tak, taka duża. I troszkę w ogóle mi się wydaje. Następną będę chciała zamówić sobie z tą moja macza, bo ta ceremonialna to jest chyba za delikatna. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. Trochę wody. O nie, nie przesiałam. Dobra, damy radę. Miałam przesiać. Następną przesieję. Hej, Luna! Wow! Dobra, przelejemy do tego super szklaneczka, w którym będziemy pić macze i ja to jeszcze sobie... O Jezu, patrzcie, bez sensu, to trzeba przesiewać, bo tutaj całe te kawałeczki maczy zostały. Masakra. To ja teraz zrobię to jeszcze o tym prowizorycznym pędzelkiem. I nie będzie tego problemu. Okej, to teraz spieniamy mleko z pistacji. Dodajemy mleko. Lekko się spieniło, wiecie, jak tam nie ma chemii, to bardzo się nie da spienić. I macza na pistacjowym mleku Don. O, patrzcie, jaki w ogóle tutaj się bałagan zrobił w tym naczynku, ale nie mogę znaleźć tego specjalnego do macze mojego. Także taka latte macza. A więc teraz czas na taste test bez cukru. Ja zawsze robię z syropem na ksylitolu. Tak jest ten ksylitol? Bo ja zawsze mylę ksylitol czy erytrytol. I teraz taste. I dobre bez cukru. Nie potrzeba, pani operator. Nie potrzeba, bo nie mamy. Proszę, pani operator, z moim łykiem dostałaś.